Dzień dobry, ten kolejny piękny tropikalny dzień, dzień budowy 37. Obudziłem się na polu, bo miałem rozmowę z Tomaszkiem. No i tak w sumie usnąłem na tym polu. Ale okazało się, że przyjechali pracownicy, tylko że ja oczywiście no, nie zobaczę za bardzo, co tam się dzieje, ponieważ chłopaki pojechali do drugiej prowincji po sadzonki. Czyli Misza został sam z psem o imieniu Kmał. Kmał w resorcie. Jedyne co mogę, to na chwilę wyskoczyć. Kupić jakieś zupki chińskie i co? I pilnować resortu dalej. Zobaczymy wieczorem, co będzie, a już chłopaki powiedzieli, że chcą się napić. No to coś im tam kupię, jakieś browary, no. Spoko, nie ma problemu, dobra. Bierzemy hajs i zobaczymy, co tam słychać na polu. Byłem na polu u chłopaków, odebrali narzędzie, no i zobaczyli, że w resorcie jest przecież cała ściana różnego rodzaju alkoholi i pytają się, czy będzie coś pite. Ja mówię, zajebiście, nie? 16 dni ich nie było. Potem jeszcze wesele jakiegoś tam brata i teraz jeszcze, czy będzie pite. No nie sądzę. Nie sądzę, chłopaki. Co ja z tymi kmerami mam? No nic, no. Jeszcze pojadę na pola, ale generalnie robota zacznie się dopiero jutro, bo dzisiaj to co najwyżej było rozbicie obozowiska. Dzień dobry, w tym kolejny piękny tropikalny poranek. Gdzieś mi zaginął hotspot, pewnie z niego zrobili chłopaki jakiś użytek już tutaj. Jak widać, zrobiło nam się tutaj takie małe miasteczko namiotowe. Mamy raz, dwa, trzy namioty. O! Kurwa, hamak mi też gdzieś zaginął. No właśnie, będę musiał to wszystko teraz poznajdować. No, akumulator jak widać jest, tutaj im zostawiłem. No i cóż, mamy 8 osób, w tym jedną kobietę, plus jeszcze jedno małe dziecko i wychodzi na to, że no, prace naprawdę przyspieszą. Co tu dużo mówić z taką ekipą, nie? Dobrze. To bardzo dobrze. Bo pora deszczowa goni. Gonią mnie też sytuacje w Polsce, mianowicie kończy mi się po 10 latach dowód osobisty i za chwilę mogę stracić dostęp do jakiejś bankowości internetowej, a jeszcze jej potrzebuję. Więc nie wiem, czy nie będę musiał za jakiś czas do Polski na chwilę wrócić. Chwilę potem hamak odzyskany, znalazł się w rzeczach jednego z kmerów. No to jest właśnie taki mental, no to niestety, no tego nie przeskoczymy, wiadomo, że to jest budowlanka. Poczucie estetyki to jest też kolejna rzecz, która nas dość mocno różni. Ja pokażę takie domy, jak będę gdzieś tam w Banglung, gdzie naprawdę są odwalone. Są takie wille, rezydencje, ale wychodzą takie babole, jak chodzi o pewien brak gustu, że na przykład coś jest zrobione, a wykończenie jest beznadziejne. Ja to pokażę, będę dzisiaj w mieście, bo coś tam trzeba dokupić chłopakom, więc jak trzeba będzie dokupić, to przy okazji pokażę właśnie te takie kmerskie cudawianki. Także lecimy do miasta, mam ich zostanie, a ja przy okazji pokażę te kmerskie właśnie kwiatki, o których wspominałem. Na świetną okazję. Jest niedziela, więc nie muszę brać kasku. To dobrze, bo nie chcę się do resortu wracać. Także co? Droga. No to wjeżdżamy w świat kmerskiego kiczu. Jakaś pani z maską i z dzieckiem na ryju. Ładny dom, fajnie odwalone wszystko. Ale na dachu co?
No oczywiście blacha. Blacha jest na 10 lat. Dachówka jest na około 100. No ale no ta blacha, no wiadomo, to jest tylko blacha. No to nawet gdyby jest ładnie odwalony, to jak nie jest fajnie wykończony, o jak tutaj, to wygląda to źle. Ale z drugiej strony, no, martwy syf. Więc do tego też trzeba się przyzwyczaić. To jest coś, co gdzieś tam takiemu mojemu bliskiemu poczuciu estetyki, no, urąga. Natomiast, no, po prostu mam to gdzieś, no. Nie chcę, tak żyją. U mnie tak nie będzie. A generalnie wokół wszędzie blacha. I nawet jeżeli ktoś sobie robi taki ładny taras na górze, no to jeżeli na ten taras daje blachę, no to ta blacha też oddaje sporo ciepła. No wiadomo, że generalnie tam powinien być coś przewiew, no ale jednak ta blacha oddaje ciepło. Ładna, odjebana rezydencja, ale pręty zbrojeniowe wystające ze ścian. O tutaj, ciach. A na górze blacha. Dlatego mówię, taki khmerski kicz, dość charakterystyczny właśnie dla tego kraju. Tutaj budynek z niebieskim dachem, ładnie odwalony, ale to nie jest dachówka, to jest blachodachówka tak zwana, dobrze mówię? Coś, co jest blachą, wygląda jak dachówka? No, no to to jest właśnie to. No, chłopaki pojechali. Ale mam w zanadrzu jeszcze lepszy taki przypadek. Takiego khmerskiego przepychu, takiego przerostu formy nad treścią. Tutaj za rogiem. Tutaj bardzo ładne mury, fajne i w ogóle. Chata też. Ojej, chata malutka. I oczywiście blacha, ale mur musi być oczywiście wielki. Tu kolejna taka rezydencja, proszę bardzo. Balkony dookoła. Nikt z tego nie korzysta. W ogóle po co to wszystko? Ale jest. No, a na górze oczywiście co? Blacha. Taki khmerski style. Kolejny przykład khmerskiej myśli architektonicznej. Zawrócę. Tutaj też piękna rezydencja. Fajna fasada, ale boki już takie zwykłe. Pręty zbrojeniowe wystają. Niewykończone to jest w ogóle. I to jest okej. No chyba, że czegoś nie wiem, jest jakaś forma unikania opodatkowania. Wracamy na budowę. Muszę przyznać, że na mnie też zaczyna jakieś wrażenie robić. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak wysokie tutaj będą... jak wysoko tutaj będzie sufit. Natomiast jak już widzę, że te pręty zbrojeniowe pną się do góry, no to znaczy, że to już zaczyna coś przypominać. No jak widać, zbrojenie jest poprowadzone całkiem wysoko. W sumie to nawet dobrze, bo właściwie to zdaje się, że Khmerzy mają te sufity wyżej niż my, żeby było bardziej przewiewnie. To było w zasadzie nawet zajebiście, bo chata dzięki temu staje się bardziej majestatyczna. No zobaczymy, bo to jest tak, że oni muszą zrobić ściany, potem jeszcze wylać sufit, bo tak sobie zażyczyłem, i tam pod tym sufitem będzie taki jakby składzik, szawerek, to ma tam różne nazwy. Ale jednak okazuje się, że baterie trzeba trzymać nie pod dachem, tylko niżej, czyli w takim schowku za kuchnią, bo muszą być w chłodzie. No, także kurwa mać, zaczyna to powoli cokolwiek przypominać, nie? A swoją drogą ciekawa anegdota do opowiedzenia. W sumie nawet nie wiem, czy o niej mówiłem. Tutaj jest w całej prowincji chyba z 10 takich różnych domków partii. Wszystkie robione na tą samą modłę, dosłownie identyczne obok siebie. To jest taki właśnie domek partii. No i pewnego razu podjechaliśmy i wszyscy bieli się schowali. Kto na pace, ten na pace się położył. Kto w środku, ten nie wychodził z auta. I weszli nasi Khmerzy, wyszli, podeszli tutaj do chłopaków. No i mówią, że ten, że chcą kontakt do szefa budowy, żeby pogadać. No i właśnie szef budowy to jest gość, który mi buduje chatę. Jak widać, poziom wykończenia jest fajny. Naprawdę fajny jest ten poziom wykończenia, co by nie mówić. I dach jest taką, jak widać, konstrukcją, że są dachówki na konstrukcji stalowej. Ja chyba nawet tego nie będę chciał jakoś specjalnie obijać. No ale co? Ładnie? Ładnie. No, tylko te okna khmerskie mi nie pasują, bo to jest tak, że tu jest okno rozsuwane, a w środku jest krata. No to jest trochę bez sensu, nie? Tym bardziej, że krata nawet jest w ogóle na stałe, nie da się jej za bardzo jakoś otworzyć, czy nic. Ja chcę mieć okna europejskie, czyli otwierane do środka, dwukomorowe, porządne, no i ta krata, no chyba musi jednak być na wszelki wypadek, na zewnątrz, ale już nawet nie tak z tej strony, co nawet taka wypierająca.
No ale to jeszcze będziemy robili. O, właśnie tak. No. I te okapy też są sobie całkiem ciekawym pomysłem. Dobra, będziemy na dalszym etapie budowy będziemy myśleć. No tak wygląda u nas w Ratanakiri, domek partii. Fajnie. 20 litrów 106 tysięcy, czyli no powiedzmy, że 100 zł tam około plus minus. To i tak drogo. Po 500 jest waha, a kiedyś była, jak tu przyjechałem, po chyba 3,5-3800, także no, goni nas inflacja. Ciach. Ciach. To powinno być proste. I do tyłu. I mamy to. Za mną ścinka kolejnego bambusa, bo moi genialni kmercy pracownicy właśnie zrobili sobie konstrukcję pod namiot z tego poprzedniego. No ja mam nowego, bo muszę sobie hotspota postawić na polu, po to, żeby trochę sieci łapać, no i tyle. A tymczasem w kuchni widzę, że jakieś ślimaki się tutaj odmaczają. No to ja już wiem, co dzisiaj będzie Cina robiła. Ech, spróbujemy. Znowu mi ryja skrzywi, ale spróbujemy. Dzień powoli dobiega końca. Zbliża się 17 na robocie. A to zobaczymy, jak wygląda mechanizm poziomowania. O kuźwa. Pięknie. No. Sznureczek. Cegłóweczkę. Roń. To na pół, nie? Aha, czyli nie. No, tak to właśnie wygląda. Po. Jeżeli dzisiaj powstały takie cztery kolumny, już mamy gotowe formy, dokończone dzisiaj, no to znaczy, że jutro też co najmniej cztery. No już nie są przygotowane wstępnie, poskręcane tutaj. Fajnie. Zaczyna to wyglądać. No i z tego, co widziałem, to chłopaki dość wysoko lali ten beton. To też fajnie właśnie, jak już mówiłem, bo są wysokie sufity w tej kmerskiej kulturze, więc to też daje takie większą przestrzeń. W całej tej historii najzabawniejsze jest to, że na całej budowie, kurwa, nie ma żadnej poziomicy, nie? Jest okej. Natomiast mnie strasznie korci to, jak wysoko oni wylali ten beton. Dobrze byłoby się nie wypierdolić, łażąc po tym. Ciekawe, jak wysoko to wylali. Bo trzeba przyznać, że konstrukcja jest zrobiona naprawdę całkiem wysoko. Ja chciałem tylko zobaczyć do środka. O kurwa. Dotąd. No to jakbym sobie chciał zrobić tutaj drugie piętro. Kiedyś. Rozebrać dach. No to miałbym, ale miałbym jeszcze zajebistszy widok niż z dołu. Wow, bardzo dobrze. No. Ej, to ci kmerzy strasznie wysoko budują, bo ja w sumie nie wziąłem tego pod uwagę, że... No, bo tu jeszcze ma być ten, wylewka na górze. Gdzieś musieli wyłapać w okolicy żaby, bo pani żona właśnie zrobiła żabkę. Kurwa, dobra! Gór! Jań! Zajebista jest! Wista się rozkręca, a flaszka się kończy, ale oni jeszcze nie wiedzą, że ja mam drugą. Może ją wyciągnę i skonsumuję. Finish! No more! Atmien!